No, dzień dobry, witam wszystkich. Jest już po 12:00. Prace biurowe mnie trochę zajęły mi trochę czasu. Chłopaki w międzyczasie szafera naprawiali. Bo ten ogólnie zepsuło się ogólnie drobnostka, ale nie chciało po prostu tego siłownika, ten przyłącznik taki z trzeciej funkcji na odczepianie łyżki, odbezpieczenie, nie chciało po prostu odbezpieczać. I ten, i co chciałem powiedzieć jeszcze, no i po prostu tam w tym elektrozaworze była uszczelka zepsuta i dlatego nie chciało po prostu przyłączyć. No a dzisiaj zasuszamy jeszcze 35 sztuk i jeszcze za miesiąc będzie tam chyba niecałe 20 do zasuszenia, także zganiamy teraz wszystkie do poczekalni i będziemy ten rozdzielać. Dojne wrócą tutaj do obory, a zasuszone pójdą do tamtej części obory na ściółkę. No tam, gdzie wcześniej jałówki z bykami były, bo byki teraz z jałówkami poszły tutaj do tyłu, a zasuszone przyjdą tu. No i tu jeszcze będą też krowy zasuszone, te co wcześniejszy termin mają. No. W oborze już są 4 albo 5 raków jest. No dalej, już.
dzisiaj wie jak... No, kurde, masakra jest. Ale nie wiem, czy GoPro to odda. Tam leci tyle kurzu z pola. Tu sąsiad coś po polu jeszcze rozlewa, żeby to przeciwdziałać. Ale jest masakra. Wiatraków prawie nie widać. One są 2,5 km ode mnie. Także no. Konkretnie dzisiaj wieje. Tam w oddali tak samo. Ale kurde. Siwo. Ale to nie od chmur, tylko od tego pyłu. Masakr. Tam bardzo dobrze widać. Kurde, nie mam przybliżenia w tym GoPro. W sumie jakieś chyba mam, ale... No, na GoPro coś wyzoomowałem. Jeszcze na komputerze spróbuję wyzoomować. Zobaczycie jak wieje. Kurde, nie wiem czy w ogóle mnie słychać przez ten mikrofon. Ale jest. Jest kiepsko. Mówię, jedyny plus, że mi ładnie beton wymiotło. Tak czysto to już dawno nie było. Betonik. No. Idę teraz po ładowarkę i idę karmić. Ale tu... Jak się idzie, to jak teraz mówię, to... Piasek mi do buzi, pomiędzy zębami mam piasek. No nie będzie widać, ale tam wieje. Tam też bardzo mocno. Tu sąsiada też trochę tam ciągnęło, ale nie jest już aż tak źle. Ostatnio ślepką robił. Myślę, że to go uratowało. No, z mojego pola tutaj tej dzierżawy co tu mam. Na razie się nic nie kurzy, bo to jeszcze w tym roku nie było uprawiane i no to jest po talerzówce tamto, co w tamtym roku robiłem. Także tu się nic nie... skrupa jeszcze jest. Także to nic się z tym nie dzieje. A, listy jakieś. Dotarło do mnie, że nie mówiłem jeszcze. Nagrałem w sumie timelapsa, a nie mówiłem co robiliśmy. Ogólnie zasuszyliśmy 35 krów. Po prostu wgoniliśmy wszystkie te dojne do poczekalni. No i wtedy z poczekalni te co do suchych poszły do suchych, a te co no wiadomo się doją, to z powrotem do dojnych poszły. No i teraz karmię dojne. Rodaję takie około 150 kg siana. Reszta idzie do suchych jałówek. Także no. Ale pogoda dzisiaj jest no masakra. Ostatnie dni wiało, ale nie aż tak. Dzisiaj to już konkretnie wieje. Nie wiem ile w sumie kilometrów na godzinę, ale... Ale, że tak powiem, jest konkretnie. No, wszędzie siwo. Tam to już... W ogóle... Tam chyba ostatnio uprawiane było pod buraki. Z tego co pamiętam.
Nie no, jest katastrofa, jeśli o to chodzi. Erozja wieczna konkretna dzisiaj. Tam, no, sąsiad, nie wiem ile, z 500 metrów ode mnie. A ledwo co go widzę. W sensie dom. Teraz na podniesionym ramieniu to szafer nieźle się buja. No nic. Dobra, ładuję tego miksa w sumie. A, muszę wyjść. Bo mi wagi jeszcze nie włączyłem. Dobra. No. Ale jest konkretnie. No, ogólnie jeszcze dzisiaj dwie krowy wyciągnęliśmy i dwa cielaki. No i co? Dzisiaj się nic nie wycieliło. Wczoraj były dwa cielaki albo trzy. Już teraz nie pamiętam. Chyba trzy. Dawno już takiej pogody nie było. Tutaj teraz zobacz, masakra. No nieźle. Ja się cieszę, że nie mam nic jeszcze uprawione. Bo pod lucernę jeszcze będę czekał. Ogólnie planuję wywieźć obornik najpierw pod lucernę. I ten, no bo no, na lucernę jeszcze jest czas, dopiero tak pod koniec kwietnia będę zasiewał. Także tu jeszcze ujdzie. No a tak to głównie mam. Tam gdzie lucerna, to na pewno erozji wiecznej nie ma, bo tam jeszcze te łodygi z zeszłego roku są. Także z tym problemu nie ma. No na łące tak samo. Mi się wydaje, że dużej erozji nie ma. Może wyłapię trochę tej ziemi, to będę miał trochę większą warstwę. No się śmieję, ale to jest tragedia tutaj. Przekichamy tutaj, gdzie jest sama ziemia, to też mi wywiewa. O. No nic, ja karmię dalej. I tyle. Zobaczymy, czy się coś jeszcze do wieczora wycieli. Mówię, jedyny plus, że beton mam wymiecony. No i mamy już wieczór po dojeniu. Także ten... No, coś tam zaczyna kropić. Ale z tym wiatrem teraz to i tak tam dużo to nie zmienia. Ale co, miejmy nadzieję, że coś więcej spadnie. Że trochę przestanie wiać. Zobaczymy jutro, jak to będzie. Także na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć.